wydaje się, że zbytnia pewność siebie Gorzowian po ostatnim meczu w Zielonej Górze tak naprawdę zawiodła. No, trudno powiedzieć. To akurat nie nasza sprawa i ta pewność chyba topniała z dnia na dzień. Czym bardziej zbliżaliśmy do meczu ligowego, to chyba tak dobrą sprawę z tym chóra optymizm lekko topniał. Ale trzeba też powiedzieć sobie jasno, że jechali bez swojego lidera i mimo że ZZK pojechała na 9 punktów, no to Niki był w stanie zrobić troszkę więcej, także mieliśmy dużo szczęścia, aczkolwiek no niestety tak jest różno, a nie inaczej, że kontuzje się zdarzają, niestety będą zdarzać. Pojechaliśmy dobry turniej, wszyscy pojechali świetnie, ja kapitan mogę być dumny z tego, że zawodnicy są tu. Duża wygrana. Że ci zawodnicy po prostu z drużyny Falobasu pojechali na 100% i każdy zostawił naprawdę kawał zdrowia na to, że i cieszę się bardzo, że idziemy dalej. Jesteśmy najlepszą drużyną na razie, bo mamy 4 punkty. Cieszę się, bo powiem szczerze, trochę w mediach brak wiary było w nas jako drużynę. Po pierwszym meczu pierwszym meczu play-off już nas wskazywano na wysoką porażkę tutaj i może trudną walkę o dalsze wyższe cele. Nie wierzono w nas na początku sezonu, a jednak nasze jest na wierzchu i daliśmy z siebie wszystko i trochę więcej wiary. Czy my już wchodzimy na te obroty, wracamy do mistrzowskiej formy, czy to już jest to? Trudno powiedzieć, no bo siła w Falobazie polega na tym, że nie mamy gdzieś jakichś mega dwóch liderów, którzy robią pod komplety, a później gdzieś tam reszta coś tam rzuciła. Wszyscy jedziemy na dobrym poziomie, przyzwoitym poziomie. Dzisiaj mi super się jechało, no Tomek był poza zasięgiem i tutaj chylę czoła przed nim, bo jest za szybki dla mnie, jeśli chodzi o wygrywanie z nim. Ale z pozostałymi wszystkimi zawodnikami wygrywałem z dużym luzem i tutaj się cieszę, bo tych punktów zdobyłem w miarę dużo. Wszyscy pozostali pojechali świetnie i summa summarum jesteśmy zwycięzcy, także ja się cieszę bardzo, bo dla mnie takie obciążenie było dużo większe po tym pierwszym meczu i cieszę się, że dźwignęliśmy tą presję i jedziemy dalej. Jest teraz wiara w obronę tytułu? Oczywiście, że tak. My od początku sezonu wierzyliśmy w to. Owszem, było przecięcie. My wszyscy wiemy, że wynik mobilizuje i daje tego kopa. Jesteśmy już w fazie, może nie medalowej, ale będziemy jechali o medale na pewno, bo wszyscy wiemy, jak to się wszystko poukłada. Nie patrzymy, na kogo tam trafimy, bo to absolutnie nie ma absolutnie racji bytu. Wybór, bo są niektórzy wybierali sobie i mają wakacje, także ja twierdzę, że nie ma co się oglądać ze siebie, trzeba się przygotowywać, konsolidować i się modlić, żeby nie było kontuzji. Czy to jest jakiś dodatkowy smaczek, że eliminujemy po raz kolejny Gorzów? Oczywiście, że tak. Co prawda, to niektórzy działacze gorzowscy lekko powietrze wypuszczają, już tak się nie pompują, jak to było w latach poprzednich, ale jeszcze gdzieś tam poszczególne bąki sobie puszczają i cieszę się, że my je przebijamy bardzo szybko wynikiem sportowym na torze. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie jasne, że troszeczkę pecha mieli, no ale niestety taki jest sport. My patrzymy na siebie, na swoją drużynę patrzę i cieszę się bardzo, że idziemy dalej. I z tych czasów jesteśmy bardzo zadowoleni gorzowskiej drużyny.